Witajcie, witajcie. Na kanale Staropolska chcę opowiadać Wam o tradycjach ludowych, bo są one starożytne i bardzo ciekawe. Niestety w tej chwili prawie zupełnie zaginęły. Jedną z najciekawszych, moim zdaniem, tradycji to są tradycje odpustowe, dlatego że one miały i charakter duchowy, i charakter świecki, bardzo fajne święto, fajna fiesta ludowa, wyczekiwana bardzo i bardzo ładnie celebrowana. I z jedną taki element bardzo ciekawy, może nie do końca wiecie, że jaki on miał wymiar duchowy, to jest oczywiście procesja odpustowa. Procesja odpustowa miała bardzo uroczysty charakter. No, jak wszyscy wiemy, że pod baldachimem kapłan niesie Najświętszy Sakrament, idą chorągwie, są niesione, są posypywane kwiatami, są piękne feretrony niesione, wszyscy pięknie ubrani. No i oczywiście wierni też okrążają w majestatycznym procesji świątynię. I wtedy właśnie w czasie tej procesji młode panny i młoda kawalerka wyrażało taką prośbę do Boga, taką intencję, żeby na tej zabawie, która będzie oczywiście po tej mszy, poznał swoją przyszłą żonę, albo ona poznała swojego przyszłego męża, czyli inaczej palec Boży, bo miała się odbyć zabawa. Podobno właśnie na zabawach odpustowych zawiązywały się najbardziej trwałe i najlepsze związki. Miały przynajmniej takie opinie te zabawy. No co się dziwić, odpusty były duże, to nie zabawa jednowioskowa, tam było, wiecie, parafia była. I nie tylko, tam były też przyjeżdżali osoby z innych parafii, dlatego że generalnie na odpustach raczej się nie bito, bo to, wiecie, to było coś sakralnego. Także to były takie bezpieczniejsze zabawy. Bardzo mi bliski temat, bo moi rodzice się poznali na odpustowej zabawie, także wiem, co mówię. Trzy razy okrążone życzenie. Zaraz po sumie ruszała taneczna zabawa. Na początku sprzedawano na kawałki, czyli tam 3 albo 5 kawałków. I ten. Reszta to byli widzowie, nie? No i powiedzmy, że jakiś tam kawaler se upatrzył, poprosił, wiecie, zatańczył, zamówił te kawałki, te 3 kawałki przetańczył, czy 5. Potem wychodzą, trzeba było kupić bilety na następne kawałki. Jeśli ją, wiecie, znów poprosił, no to cała parafia już miała o czym mówić. Wiecie, o czym mówię, jeśli chodzi o komentarze też w internecie, nie? No właśnie, to podobnie było. A później oczywiście była zabawa już normalna, taka biletowana, wszyscy się bawili do późnych godzin. Efektem, wiecie, ten zabawy najczęściej były później zmówiny, zaręczyny, śluby. Tak to kiedyś było, bo dlatego, że zabawy miały cel matrymonialny. Teraz już nie. I słuchajcie, chcę Wam pokazać bardzo piękną procesję odpustową ze Studzianny. Wyjątkowe miejsce moim zdaniem. W ogóle moim zdaniem świątynia stoi w jakimś miejscu mocy, dlatego że ciągle, jak to się mówi, przyciąga rzesze wiernych. To jest coś fenomenalnego, że ten tradycja tego właśnie fiestowania, tego świętowania ludowego, gdzie wszyscy się jeszcze ten klimat czuje, tych dawnych odpustów, jest po prostu wyjątkowa. Ale powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Wiadomo, że w tych czasach, no, jak to się mówi o religii, o wierzeniach się mówi bardzo mało, ale powiem Wam taką ciekawostkę, to mi powiedzieli koledzy muzykanci, którzy grali na zabawie, że o zachodzie słońca na niebie pojawił się krzyż. Coś wyjątkowego. Ktoś powie, że to złudzenie optyczne, że no, krzyż na tyle był, wiecie, ten widoczny. W jaki sposób on powstał? No, powstał przez smugi kondensacyjne, nie? Ale no, przypadek, nie przypadek, że tak się ukształtowały, że w pewnym momencie był widoczny od sceny, tam gdzie było tańczone, był widoczny właśnie krzyż.
Wieście mi, że no nie powiedział mi to tego ktoś tak po prostu ten, ale mi to powiedzieli muzykanci, którzy widzieli go ze sceny, że w pewnym momencie pojawił się krzyż, taki jak przydrożny. Także coś, wierzcie, nie wierzcie, w każdym razie takie zjawisko w studziannie się pojawiło i to w dzień odpustu. Taki palec Boży, taki zbieg okoliczności, że te smugi kondensacyjne akurat ułożyły się w kształt krzyża. Także coś wyjątkowego. Być może to miejsce właśnie, studzianna poświętne, no, ma jakieś mistyczne moce i może to nie był przypadek. Tak więc życzę miłego oglądania procesji odpustowej ze studzianny. No i oczywiście zachęcam do przyjazdu do Studzianny w przyszłym roku. Odpust na świętego Michała w Studzianna Poświętne odbywa się zawsze chyba w ostatnią niedzielę września. Także wyjątkowe miejsce, warto oczywiście być tej części religijnej, też pozwiedzać, a później można się udać na wspaniałą ludową zabawę. Więc pozdrawiam i życzę miłego oglądania.
lewa. Trzy, cztery.